Otóż ja wyrażam przekonanie, że w sytuacji tak zarysowanej jest tragicznym nieporozumieniem budowanie wizji przyszłości na imperatywie wprowadzenia do Polski wojsk obcych, w czołówce których mielibyśmy mieć armię amerykańską. Ja traktuję to jako politykę błędną, potencjalnie tragiczną, szkodliwą, zbliżającą aktualny establishment warszawski do granicy zdrady stanu. Tak, mówię to z największą powagą, na jaką zasługuje ta kwestia. Przeprowadzona przez rząd nowelizacja ustawy legalizującej użycie broni palnej przez żołnierzy obcych armii na terytorium Rzeczypospolitej, także poza terenem poligonu i także w czasach pokoju, ta nowelizacja jej autorów przybliża do granicy zdrady stanu. Państwo słyszeliście na pewno o ustawie 1066, ale to jest dawna sprawa i to jest zaledwie pierwszy akt. I państwo słyszeliście, że to obóz zdrady narodowej, prawda? Wymyślił, wyprodukował i przeprowadził przez całą ścieżkę parlamentarną ten projekt. Kancelaria prezydenta, rezydenta Komorowskiego zalegalizowała przez Sejm, Senat, zalegalizowała działanie służb obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej, także z bronią w ręku. Ale otóż to, o czym przed chwilą wspomniałem, to nowa sprawa. Jeszcze ustawa 1066, mimo szeregu dobrych zmian, których gonitwę obserwujemy w ostatnich miesiącach, ta ustawa nie została anulowana, a tu okazuje się, że można ją przelicytować. Bo oto, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy rządzeni przez ludzi, którzy uznali za stosowne legalizować działanie z bronią w ręku, użycie ostrej amunicji przez żołnierzy obcych armii na terytorium Rzeczypospolitej. I wiecie państwo, mały figiel, tę nowelę ustawową, jak przeczytałem na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, jej projekt wyprodukował jeszcze poprzedni minister obrony narodowej. I otóż poprzedni wyprodukował, a ten przeprowadził przez rząd i puścił do parlamentu. Pytam, jaka dobra zmiana może wyniknąć z projektów naszkicowanych przez ministrów obozu zdrady narodowej? Jaka dobra zmiana? To są rzeczy już jakbym powiedział, że to mnie niepokoi, to byłby eufemizm. To są rzeczy, które mogą się źle skończyć. Ja rozumiem, że jest prowadzona gra o Polskę, to jest wielka stawka, ale wyrażam przekonanie, że nie wolno prowadzić takiej gry hazardowej, nie wolno na taką niepewność wydawać istnienia państwa polskiego. Nie wolno, dlatego że być może, nawet jestem pewien, jakieś dobre, wzniosłe teorie i wytłumaczenia, bardzo dla państwa przekonujące, stoją za tymi projektami wielkimi sojuszniczej współpracy z armią amerykańską. Na pewno, jeśli ktoś przystąpi w ogóle do tłumaczenia tych spraw, to na pewno będzie bardzo przekonujący. Ale proszę państwa, to jest hazard. To jest hazard. Nie wolno Polski na hazard wystawiać, bo teraz jest taki minister, ale nie wiemy, jaki będzie za miesiąc, trzy, jak pani Victoria Nuland za następnie 5 miliardów dolarów rozpęta Majdan Warszawski. Nie wiemy, jaki będzie minister. I otóż oby się nie zdarzyło, że ten rząd wypracuje formułę, z której skorzysta następny. Tak? Rząd, który będzie państwu przedstawiany jako jakiś rząd fachowców, tak, zgody narodowej, porozumienia ponad podziałami. Mówię to w dniu, w którym Sąd Najwyższy przyłączył się do buntu post-PRL-owskich prawników przeciwko władzy, władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. To jest bunt. To są sędziowie
wybierani, sami wybierani przez Jaruzelskiego i Kiszczaka, bo nie ma przecież w sądach wyższych instancji sędziów, którzy by inaczej startowali do kariery. To jest ostatnia rubież, na którą wycofał się PRL w post-PRL-u, wymiar niesprawiedliwości, organy bezprawia i nieporządku. To jest ostatnia rubież. I otóż mamy Polskę, mamy pięknych ludzi dzisiaj. Dokonały się zmiany kadrowe. Nie dokonały się jednak zmiany ustrojowe. Mamy zmiany kadrowe i to, jak piękne mamy kadry, mogliśmy obserwować w ostatnich dniach na wspaniałym pogrzebie majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, wyniesionego notabene do rangi pułkownika przez obecnego ministra obrony narodowej i brawo. To był jeden z najpiękniejszych dni naszych czasów. Polska wyszła na ulicę i zaprezentowała się w całej krasie. Ale wiecie państwo, jedna rzecz jest w tym obrazie, który mogliśmy oglądać, jest niewesoła. My mamy Polskę, ale na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej. Ja obawiam się, że my nie mamy zwartych szeregów służb, nie mamy kadry urzędniczej. Wojsko, owszem, daj Boże, no tam przynajmniej się działa na rozkaz, więc ja widzę, że teraz przynajmniej ktoś wydaje rozkazy temu wojsku. Ale zdaje mi się, że w dużej mierze ta nowa Polska po liftingu, po lepszej zmianie, jest właśnie ciągle, ma gotowość bojową na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej. I jeśli do takiej Polski mamy wprowadzać wojska, które nie są grupami rekonstrukcji historycznej, no to proszę państwa, czy my nie zapraszamy lisa do kurnika? Jaką rację stanu będą reprezentować ci żołnierze, którzy tutaj przyjadą w czerwcu tego roku na manewry Anakonda, największe nad Wisłą?